W filmie Nic śmiesznego jest taka scena, w której Adaś Małczyński dzwoni z budki telefonicznej do swojego przyjaciela Adama, z którym kiedyś dawno umawiali się na jakiś film, na kreację jakiegoś filmu, no i pada taki rzęsisty deszcz, psy szczekają i on dzwoni z tej budki, namawia go ponownie na ten film, przyjaciel mu mówi, że nie, że nic z tego nie będzie, no i Adaś Małczyński taki wkurzony mówi, obiecywaliśmy sobie ten film od lat, no i ja sobie tak zawsze obiecywałam, może nie od lat, ale od wielu, wielu miesięcy, że nagram taki odcinek z inspiracjami. Chciałam nagrać ten odcinek nie na podcast, ale na mój kanał na YouTubie, tak jakby trochę się wzorując na moich ulubionych YouTuberkach, które nagrywają takie odcinki właśnie z inspiracjami ostatniego miesiąca. Nie udało mi się to nigdy, ale nagrywam to w ramach podcastu. Zapraszam na taki zupełnie inny odcinek z takimi polecajkami, czyli wszystkim tym, co mnie zainteresowało, co mnie zachwyciło, co mnie w jakiś sposób porwało w ostatnich 3 miesiącach. Mam nadzieję, że będzie ten odcinek dla Ciebie ciekawy, bo będzie zupełnie inaczej, mniej biznesowo niż zwykle. Nazywam się Agnieszka Skupińska, to jest podcast To się opłaca, w którym zwykle poruszamy tematykę związaną z prowadzeniem własnego biznesu, a dzisiaj będzie tak mniej biznesowo, bardziej trochę na luzie. Będę mówiła o inspiracjach trzeciego kwartału. W tych inspiracjach pojawią się książki, pojawią się seriale, podcasty i pojawią się też 2 kanały na YouTubie, które w ostatnim kwartale szczególnie, do których szczególnie często wracałam. Tak się jakoś złożyło, że będę polecała właściwie po 2 pozycje z wyjątkiem podcastu, nie, z wyjątkiem seriali. 3 seriale, 2 podcasty, 2 książki i 2 kanały na YouTubie i jakby tak się złożyło, że za każdym razem będzie to jedna propozycja z Polski i jedna z zagranicy z wyjątkiem podcastu, bo podcasty będą polskie. Zupełnie inna bajka niż zwykle, czyli nie biznes, tylko zupełnie co innego, chociaż może nie do końca. Dobra, zaczynamy od książek. Inspiracje trzeciego kwartału, jeżeli chodzi o książki. Przeczytałam, tak jak policzyłam, jeżeli dobrze policzyłam w tym kwartale, przeczytałam aż 33 czy 34 książki, przy czym ja w ogóle generalnie bardzo dużo czytam. Zdarza mi się przeczytać 80-90 książek rocznie. Większość to są powieści, dlatego jest ich tak dużo. Czasami się zdarzają powieści troszkę cieńsze, troszkę mniej wymagające, a czasami takie cegły. W tym kwartale czytałam dużo Stephena Kinga, no więc czasami były to książki po 500 stron. Ale też trzeba powiedzieć, że ja miałam w tym kwartale urlop, no bo były wakacje, trzeci kwartał roku, czyli to jest od lipca do września. Miałam trochę urlopu, no i trochę tego wolnego czasu było więcej, więc udało mi się tych książek trochę więcej przeczytać niż w poprzednim kwartale. No i są takie 2, które szczególnie chciałabym Wam polecić. 2 niezwiązane z biznesem. Pierwsza ma tytuł Gdzie poniesie wiatr? To jest jednej z moich ulubionych pisarek, Christine Hanna. I tak naprawdę powiem Wam, że ja w ogóle uwielbiam tę autorkę i wszystko, co jest dostępne w Legimi, bo czytam z abonamentu Legimi na czytniku i wszystko, co jest dostępne w Legimi, ja już chyba przeczytałam, jeżeli chodzi o Christine Hanna. Za każdym razem, jak się coś nowego pojawi, to od razu sobie to zrzucam i czytam. I tę książkę, Gdzie poniesie wiatr, czytałam chyba w pół do drugiej w nocy, czy nawet prawie do 2 w nocy, co jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że to jest niemałym wyczynem, dlatego że ja na ogół się kładę około 22 spać. Dosyć szybko zasypiam, przesypiam to 8 godzin do rana i rzadko, naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza siedzieć do nocy, a tutaj się naprawdę nie mogłam oderwać. To jest taka historia, która się dzieje w czasach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, czyli w latach 30. Tutaj mamy czasy suszy, mamy bohaterów, którzy mieszkają w Teksasie, takich farmerów z Teksasu, więc są te burze piaskowe, są susze, jest taka dosłownie walka o życie, walka o każdą kroplę wody. Brak tej wody zabija rośliny, zabija warzywa, zabija zwierzęta, pojawia się głód, pojawia się walka o zdrowie i życie dzieci. Potem jest podróż do Kalifornii w takiej nadziei na lepsze życie tych farmerów, czy tej kobiety z tymi dziećmi, która jest główną bohaterką. Jest takie rozczarowanie tym, co ona tam zostaje w tej Kalifornii, kiedy już do tego miejsca dociera, no bo miał być kraj mlekiem i miodem płynący, no a okazuje się, że nie tylko ona wpadła na taki pomysł i wielu, wielu farmerów, którzy uciekali przed suszą do Kalifornii, trafiło tak naprawdę z deszczu pod rynnę.
bo może suszy nie ma, ale i pracy nie ma, i jeść co nie ma, i są pracodawcy, którzy wykorzystują. No generalnie historie bardzo, bardzo trudne. Są też relacje tutaj w tej książce bardzo mocno nakreślone. Relacje tej głównej bohaterki z córką, relacje bohaterki z mężem, też nie do końca łatwe, ale z drugiej strony takie trochę pokrzepiające relacje z teściami. Jest wreszcie przyjaźń, kiedy ona już do tej Kalifornii dociera, tam się zaprzyjaźnia z inną matką w równie trudnej sytuacji. I naprawdę i zarówno od strony tej emocjonalnej, tej głównej bohaterki, w jakich ona jest, w jakiej ona jest sytuacji, jak ona musi decyzje podejmować, jak i z tej strony tych właśnie realiów, w których to jest osadzone. Ja wcześniej nie wiedziałam, jak wyglądały te czasy właśnie suszy, burz piaskowych w Teksasie, że te susze były aż tak dotkliwe i aż tak naprawdę, no, można powiedzieć, że zabijały ludzi w tych czasach. Nie wiedziałam, jak to wygląda. Dowiedziałam się z tej książki, naprawdę no, porażająca, wciągająca i taka, którą się na długo zapamiętuje. Więc Gdzie poniesie wiatr, to jest książka, którą zdecydowanie polecam. Jeżeli lubicie właśnie takie historie, silne kobiece bohaterki, emocje, ale osadzone też w jakimś konkretnym historycznym kontekście, to nie jest jakby dokumentalna książka, to jest powieść oczywiście, ale ten kontekst, to tło jest bardzo dobrze zarysowane, bo ona też, Kristin Hanna, jak się już za jakieś realia historyczne bierze, to mam wrażenie, że ten research robi też taki dosyć konkretny i tam zawsze gdzieś tam w przypisach, czy gdzieś tam na końcu książki jest wyjaśnione, skąd te doświadczenia, skąd te materiały były czerpane. Także polecam, zdecydowanie polecam, na takie długie wieczory można się zaczytać, tak jak ja się zaczytałam do nocy i pewnie czytałabym jeszcze dłużej, gdyby nie to, że z rozsądku poszłam po prostu spać. Odłożyłam tę książkę i wróciłam do niej następnego dnia, ale naprawdę wciąga bardzo, bardzo mocno. Gdzie poniesie wiatr? I druga książka, którą chciałam Wam polecić, która jest taką moją z tego kwartału, z tych wszystkich ponad 30, które przeczytałam, taką, którą zapamiętam i taką, która jest naprawdę warta, żeby po nią sięgnąć, zupełnie inna beczka, Joanna Glogaza, Wychodząc z mody. Ja już kiedyś pisałam na blogu o książce innej, książce Joanny. Joanna kiedyś miała takiego bloga Style Digger, potem zmieniła nazwę Style Digger na Joanna Glogaza po prostu, miała swoją markę piżam, potem tę markę sprzedała, no i generalnie gdzieś ta tematyka slow fashion u niej się bardzo mocno pojawiała. Pierwsza książka właśnie, którą Joanna wydała, to miała taki tytuł Slow Fashion i ja jakoś tak miałam wrażenie, nie wiem skąd ono wynikało, że książka Wychodząc z mody, to ona jakby będzie bardzo mocno z tamtą książką związana, że to będzie jakieś troszkę nowe wydanie, może poszerzone, ale generalnie miałam takie mylne wrażenie, że się wiele ta książka nie różni od tej pierwszej, a że slow fashion czytałam, a w ogóle moda to nie jest jakaś tematyka, za którą ja bym szalała i po którą się bym rzucała, jak się coś o modzie ukaże. No to dosyć długo zwlekałam z zakupem tej książki Wychodząc z mody. Zresztą tam Joanna kiedyś mi w ramach premiery chciała wysłać egzemplarz, ale powiedziałam, że nie mam wtedy czasu, nie miałam czasu na czytanie, więc wiedziałam, że ją kiedyś kupię, ale jakoś nie spieszyło mi się, żeby to dosyć szybko zrobić i dopiero teraz znalazłam na to czas. No i powiem szczerze, że byłam zaskoczona, bo jakby nie miałam wrażenia, że ja już to kiedyś czytałam, czyli albo nie dużo już zapamiętałam z tego slow fashion, które czytałam ładnych parę lat temu, ale prawdopodobnie tam jest po prostu bardzo dużo nowych treści. Na pewno są nowe wywiady i to jest to, co mi się w tej książce bardzo podoba, że są właśnie wywiady z różnymi ekspertami, którzy ze swojego punktu widzenia pokazują różne oblicza mody, ale takiej mody odpowiedzialnej. Szczególnie zapamiętałam rozmowę z Tomaszem Bocianem, który jest współzałożycielem portalu Ubrania do Oddania. I on tam w rozmowie z Joanną opowiada o tym, jak wygląda ten rynek ubrań używanych. Co się dzieje z tymi ubraniami, które my na przykład wrzucamy do kontenerów PCK, albo oddajemy jakimś instytucjom charytatywnym, albo w ogóle jakby skąd się biorą ubrania w second handach, jak to wygląda, czy one są prane, czy są nieprane, jak są sortowane, ile się płaci za kilogram i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę ten rynek pan Tomasz Bocian zna od podszewki i się tutaj tymi swoimi tą swoją wiedzą podzielił. Naprawdę świetnie, świetnie takie informacje mieć, świetnie się to czyta. No a tam tych ekspertów jest kilku i naprawdę bardzo fajnie, że Joanna zdecydowała się oddać głos tym ekspertom i pokazać różne te aspekty
właśnie tej odpowiedzialnej mody, ale to, co mi się jeszcze podoba, no bo w ogóle o czym przeczytamy w tej książce, tytuł Wychodząc z mody, czyli jakby podtytuł gdzieś tutaj jest poradnik, praktyczny przewodnik po slow fashion, no tak, praktyczny przewodnik po slow fashion, więc tutaj tematyka związana ze slow fashion, z odpowiedzialną modą, czyli jak kupować ubrania, jak wybierać ubrania dobrej jakości, jak w ogóle sprawdzać, jaka jakość jest dobra, jak odróżniać materiały od siebie, jak się te materiały produkuje, które materiały pozyskuje się od zwierząt, które od roślin, gdzie, w których produkcjach rośliny, czy tam zwierzęta, bardziej zwierzęta, w których produkcjach zwierzęta cierpią, a przy których tkaninach nie cierpią, nie jest to ze szkodą dla zwierząt i wszystkie te etapy, no bardzo, bardzo ciekawe naprawdę tematy. Są też tematy związane z pozbywaniem się ubrań, z tym, jakie sztuczki stosują sklepy, żebyśmy tam coś kupili albo nie kupili, nie reklamowali ubrań na przykład, bo wiemy, że, znaczy może nie wiemy, bo nie wszyscy mamy taką świadomość, że możemy ubrania reklamować, tak, z którymi się coś niepokojącego dzieje, no ale sklepy robią wszystko, żebyśmy tych reklamacji nie składali albo żeby te reklamacje nie zostały uwzględniane, więc takie informacje też to tam są. O second handach, jak te zakupy w second handach robić, gdzie robić, i tak dalej, i tak dalej. Po takiej informacji, jak dbać o ubrania, żeby one nam jak najdłużej służyły. I to, co mi się jeszcze szczególnie w tej książce podoba, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, właśnie te wywiady, o których już wspomniałam, a po drugie to, że to podejście do slow fashion jest takie nienachalne. Nie ma tu jakichś takich kategorycznych stwierdzeń, jakichś takich sztywnych zasad. To musisz, tego ci nie wolno. To może być tylko tak, a to inaczej, nie? To jakby tutaj sobie, ja to mówię, że jest taki szwedzki stół. Mamy różne możliwości i ty sobie wybierasz, które możliwości w danej chwili akurat są dla ciebie do zaakceptowania, w której nie. I bardzo mi się podoba to właśnie takie podejście, no, takie na luzie, bez jakiegoś takiego kategorycznego, że to tylko to jest dobre, a to jest w ogóle bez sensu i złe. Więc jeżeli temat, no bardzo też można się sporo dowiedzieć o w ogóle o przemyśle modowym, o jakiejś takim, od biznesowej strony, o modzie, też sporo takich smaczków. Więc Wychodząc z mody, Joanna Glogaza, to jest ta druga książka, jeżeli chodzi o ten kwartał, w którym przeczytałam całkiem sporo, ale polecam Wam szczególnie te dwie. Jeżeli chodzi o książki, to tyle. Dalej chciałabym przejść do podcastów. Podcasty, możecie się śmiać, ale ja tak naprawdę wielu podcastów nie słucham. Bardzo długo słuchałam tylko podcastów biznesowych. No i ponieważ ja już tych treści biznesowych mam wokół siebie tyle, że już trochę nie miałam, jak tak mówi moja koleżanka Natalia, przestrzeni w głowie na słuchanie podcastów biznesowych, więc przestałam słuchać podcastów w ogóle, no ostatnio się trochę z tymi podcastami przeprosiłam, no również z tego względu, że zaczęłam nagrywać własny podcast ponownie. Więc stwierdziłam, że muszę posłuchać tego, co ludzie słuchają najczęściej. Popatrzyłam sobie na tą topkę, czyli top 10 podcastów gdzieś tam w Spotify'u, no i ze zdziwieniem stwierdziłam, że tam chyba ze 3 czy 4 pozycje z top 10 to są podcasty kryminalne. No a ja nigdy nie słuchałam żadnego podcastu kryminalnego, no i coś tutaj trzeba nadrobić. No więc posłuchałam paru różnych podcastów, nie tylko kryminalnych, też o różnej innej tematyce i do niektórych wracam właśnie chętnie i te dwa chciałabym Wam polecić. Jak już od tej kryminalnej zaczynaliśmy, no to zacznę od kryminalnego. Piąte Nie zabijaj, na pewno Wam znany podcast o True Crime Justyny Mazur. I powiem Wam szczerze, że kiedy ja po raz pierwszy włączyłam ten podcast, to trochę przeżyłam szok, dlatego że Justyna mówi wolno, nawet bardzo wolno. I w pierwszym odruchu pomyślałam sobie, że ja muszę to przyspieszyć i szukałam w tablecie, na którym to odtwarzałam, możliwości przyspieszenia. Tak mówię, no z półtora szybkości, tak? Czyli 1,5 prędkość odtwarzania, to by było okej. No i nie znalazłam tej opcji na tablecie. Ja potem sobie pomyślałam, że a może tak właśnie powinno być, może tak się powinno słuchać podcastów o zbrodniach, żeby, bo ja ogólnie jestem taką osobą, że która pędzi ze wszystkim, wszystko by chciała szybciej, jak najszybciej wszystko pozałatwiać, jak najszybciej poodhaczać, nawet na spacery czasami chodzimy dosyć szybko. Więc może raz na jakiś czas trzeba coś zrobić wolno, no i słucham tego podcastu w takiej prędkości, w jakiej on jest normalnie nagrany, czyli dosyć wolno. I tak chyba powinno się słuchać podcastów o zbrodniach, żeby się trochę zastanowić nad tym, o czym słuchamy, a nie tylko tak przejść i kolejny i odhaczać. Tak przynajmniej myślę. I co mi się w tym podcaście podoba i dlaczego akurat Piąte Nie zabija i tutaj Wam polecam? Chyba właśnie najbardziej mi się podoba to, że te historie właśnie są tak przedstawione w takiej niespiesznej, wolnej narracji, że one są tak
gdzieś tam autorka dociera do różnych źródeł, te różne źródła zbiera, przedstawia tę historię od początku, jest, nie wiem, morderstwo jakiegoś dziecka, a historia jest od tego, kiedy się poznali jego rodzice i dokładnie o motywacjach tych rodziców, o tych, jak ta historia, no możemy tych ludzi poznać, to nie jest tak, że jak czytamy jakąś historię w prasie, to widzimy sam koniec tej historii, czyli co się złego zdarzyło. A tutaj możemy poznać całe historie tych ludzi, kim oni byli, co im się w życiu przydarzyło, jakie czasami nieszczęścia, jakie przypadki, jakie różne takie, naprawdę historia, jest po prostu historia, dobrze opowiedziana historia, naprawdę się tego dobrze słucha, jeżeli można tak powiedzieć o historiach o zbrodniach. No i moje takie ulubione, jeżeli znowu mogę użyć tego słowa w kontekście zbrodni, to są te historie, w których jeszcze nie znamy zakończenia. Te historie, w których ktoś zaginął i się do dziś nie odnalazł. Jest takich kilka odcinków. I myślę sobie, że może dlatego właśnie, że ktoś się nie odnalazł, że te historie są niewyjaśnione, jest jeszcze jakaś szansa, że ktoś się odnajdzie, jakieś szczęśliwe zakończenie będzie, to myślę, że może dlatego te historie jakoś są moje bardziej ulubione, te właśnie o zaginięciach. I jeszcze powiem wam, że przy okazji słuchania tego podcastu i przy okazji w ogóle słuchania podcastu w samochodzie zrozumiałam, dlaczego słuchacze lubią dłuższe podcasty, bo ja zawsze nagrywam raczej takie krótkie odcinki, 15-20 minut i tyle. I zrozumiałam, dlaczego słuchacze wybierają takie odcinki godzinne lub dłużej. Kiedy słuchałam głównie podcastów takich o biznesie, to chyba bardziej mnie męczyło słuchanie takich godzinnych, konkretnych materiałów, zwłaszcza wywiadów. Natomiast tutaj zrozumiałam właśnie, że jak mamy 2 godziny drogi czy 3 godziny drogi przed sobą, no to fajnie jest włączyć sobie taki dłuższy odcinek właśnie głównie z jakąś historią i sobie tak wsiąknąć na tą godzinę, na te 70 minut, posłuchać czegoś takiego konkretnego. Tak jak jest właśnie u Justyny Mazur. A drugi podcast, który chciałam wam polecić, zupełnie inna beczka, chociaż znowu tematyka modowa. Jakoś zaskakująco mi w tym kwartale ta tematyka modowa weszła. Michał Zaczyński podcast. Michał Zaczyński jest dziennikarzem, który zajmuje się modą. Jest ekspertem modowym, jest jurorem różnych konkursów właśnie w tej branży. Współpracuje z takimi magazynami jak Vogue, jak Elle, Polityka. I mimo, że ja się tą modą specjalnie nie interesuję, to jakoś, nie wiem, jak to się stało, ale ja od paru lat tak naprawdę śledzę, co Michał Zaczyński pisze na Facebooku. Gdzieś tam ten fanpage mam w polubionych, co jakiś czas mi się coś tam to wyświetla. Zawsze są jakieś aferki tam z celebrytkami, które coś wspólnego z modą mają, albo z blogerkami były takie w minionych ostatnich latach kilka takich różnych aferek, to zawsze tam u Michała Zaczyńskiego komentarze na Facebooku i jego społeczności są zawsze takie, no jakby jak nie wiem, co o tym myśleć, to czytam, co mówi o tym Michał Zaczyński, bo on zawsze mówi mądrze, to są zawsze celne spostrzeżenia, zawsze ciekawe komentarze, zawsze takie rozsądne, rozważne argumenty i no Michał Zaczyński zawsze mówi mądrze. I jak usłyszałam, że on ma podcast, to pomyślałam, że to na pewno będzie fajny podcast i będzie coś ciekawego do posłuchania i faktycznie to jest taki podcast, w którym się można tak zasłuchać, No, też są jakieś historie opowiadane. Opowiada jakieś swoje doświadczeniach z agencjami PR, z takimi, którym się zajmują oczywiście promocją marek modowych. Komentuje jakieś tam na przykład wejście celebrytów na rynek marek modowych, jak celebryci zakładają swoje marki modowe, dlaczego im się czasami nie udaje, komu się udało, komu się nie udało i dlaczego. Ale też ma takie 2 odcinki, w których opowiada o swoim życiu we Włoszech. No bardzo barwnie opowiada, aż człowiek naprawdę czuje te Włochy, czuje ten klimat, tę atmosferę. I takie są te jego odcinki. Czasami jest coś poważnego, czasami jest takie właśnie konkretne jakieś wnioski, czasami są jakieś żarty, czasami coś jest z przekąsem, tak z jakąś ironią, ale to jest zawsze takie właśnie mądre, przemyślane, rozważne, no takie naprawdę do zasłuchania. Naprawdę żałuję, że tych odcinków się od jakiegoś czasu się nie pojawiają tam nowe odcinki, bo zostało mi już tylko kilka do przesłuchania i tak muszę sobie dawkować ten podcast, żeby mi się te kilka nie skończyło, bo skończą się niebawem i nie będzie już co słuchać, jeżeli chodzi o Michała Zaczyńskiego, także mam nadzieję, że jeszcze się jakieś nowe odcinki pojawią, a jeżeli nie znacie podcastu Michała Zaczyńskiego, to gorąco zachęcam. Nie tylko jeżeli interesujecie się modą, nawet jeżeli nie, to tam trochę takich właśnie biznesowych treści, trochę z punktu widzenia promocji, a te odcinki o Włoszech, to każdy może posłuchać, niezależnie od tego, czym się interesuje. To tyle, jeżeli chodzi o podcasty. Dalej mamy inspirację tego kwartału, jeżeli chodzi o seriale. Wypisałam sobie 3 takie seriale,
I ponieważ ja w tym kwartale oglądałam wyłącznie chyba seriale na Netflixie, no to wszystkie trzy można oglądać na Netflixie. Akurat stamtąd mam te inspiracje w tym odcinku. Pierwszy serial to jest serial dokumentalny pod tytułem Rotten. To jest serial, w którym oglądamy, jak produkuje się jedzenie. I to jest trochę takie połączenie moich dwóch ulubionych tematyk, czyli jedzenia i biznesu. Zaglądamy tam za kulisy na przykład produkcji mleka, produkcji miodu, jakichś tam ciasteczek z marihuaną. Podróżujemy po plantacjach kakao w Ganie, gdzieś tam po winiariach chyba we Francji, z tego co pamiętam. Dowiadujemy się również sporo o alergiach. Jest taki odcinek, skąd się biorą alergie, jakie są najpopularniejsze i dlaczego akurat takie i jak na to reaguje rynek. I producenci żywności. I powiem szczerze, że ja się trochę tego serialu bałam, bo bałam się, że jak go pooglądam, to już nie będę mogła, nie wiem, jeść kurczaków albo pić mleka, bo mi to obrzydzi ten serial. Ale nie, to nie są zupełnie, to w ogóle nie są takie historie. To są takie historie z pogranicza jedzenia i biznesu właśnie. Historie o ludziach, którzy prowadzą, bardziej o ludziach właśnie, bardziej o ich biznesach, o tym sposobie produkcji tej różnej żywności. Czasem to są historie jakichś korporacji, które na przykład są potentatami, trudne słowo. No, generalnie historie korporacji, które w jakiejś tam branży wiodą prym, na przykład w branży kakao, produkcji kakao. I jak te korporacje sobie nie do końca uczciwie poczynają, żeby utrzymać swoją pozycję. Pełno jest w tym serialu takich historii, albo przestępstwa, albo oszustwa, albo procesy sądowe, albo jakieś dramaty pojedynczych farmerów, albo pojedynczych hodowców, którym na przykład ktoś spalił gospodarstwo w odcinku z kurczakami. Naprawdę bardzo wciągające historie, ciekawe, zaskakujące czasami, takie, których w ogóle nie miałeś pojęcia, że coś takiego się dzieje. I naprawdę bardzo się to dobrze ogląda. Dobrze zrobione też są te odcinki. Nie są przegadane. Producenci oddają głos wielu, wielu osobom. Pokazują różne punkty widzenia. Punkty widzenia jednej strony, punkt widzenia drugiej strony. Jeżeli jest to możliwe, naprawdę dobrze zrobiony serial. Bardzo, bardzo się to dobrze ogląda. Drugi serial, który chciałam polecić, to jest drugi sezon serialu Roist, polski serial Roist. Tak naprawdę oba sezony są bardzo wciągające, warte obejrzenia. W tym kwartale oglądałam ten najnowszy, więc polecam najnowszy. Szczególnie dlatego, że on się dzieje w roku 97, czyli tuż po tej wielkiej powodzi, która wtedy nawiedziła Polskę. I ja ten czas pamiętam po prostu już z własnego jakby doświadczenia. W 97 roku miałam 13 lat, jeżeli dobrze liczę, więc no coś tam już po prostu pamiętam i jakoś tak pamiętam ten klimat po prostu i tych wnętrz, i tych bohaterów, tych, no bardzo się to tak z trochę nostalgią ogląda, jak się to ogląda. Również moda, jak się ci ludzie ubierają. Czasami są tam jakieś takie zgrzyty, na przykład główna bohaterka z jakiegoś powodu w wakacje chodzi do szkoły dość często. Nie do końca rozumiem, jaki to był pomysł na to. Są takie właśnie czasami, albo jakiś bohater jest wkurzający, albo trochę niezbyt go lubisz. Niektórymi masz ochotę tak potrząsnąć, że w ogóle co ty robisz, dziewczyno, czy tam kobieto, czy facecie, ogarnij się. Ale ogólnie naprawdę się to dobrze ogląda. Podobnie jak ten poprzedni sezon. I duży plus za główną bohaterkę, bo główną bohaterką jest kobieta, taka dosyć niezależna, silna, która wie, czego chce, umie się postawić, umie postawić na swoim również, umie się sprzeciwić facetom. No i chyba to nie jest jeszcze takie częste, żeby w polskich serialach kryminalnych główną bohaterką była kobieta i to taka właśnie kobieta, no, która umie postawić na swoim, więc za to taki duży plusik. Ale ogólnie Roist bardzo się naprawdę przyjemnie ogląda i wszyscy bohaterowie, wszyscy aktorzy, którzy tam grają, no może z wyjątkiem nastolatki, która jakoś mnie nie przekonała, ale cała pozostała obsada naprawdę się to bardzo dobrze ogląda. Nie jestem krytykiem filmowym, więc tak tutaj tytułem wtrącenia to, co mówię o grze aktorskiej i o jakichś takich tego typu tematach, to są jakieś takie subiektywne moje przekonania, ale wiedzy merytorycznej o tym, jak się powinno grać ani i tak dalej, nie mam żadnej. Tak, jeżeli chodzi o trzeci serial, który chciałabym polecić w inspiracjach w tym odcinku, to jest serial koreański Vincenzo.
Obejrzałam w tym roku kilka seriali koreańskich, łącznie z tym najnowszym, który teraz jest hitem, Squid Game, który szczerze mówiąc jakoś mnie nie przekonał za bardzo. Natomiast serial Vincenzo to jest totalnie mój numer jeden. Wcześniej oglądałam serial Stranger, który też uważam, że był świetny i naprawdę wciągnął i oba sezony Strangera. Ten drugi może już pod koniec mniej, ale pierwszy genialny. Tak Vincenzo moim zdaniem przebił tego Strangera. Chociaż muszę przyznać, że sceptycznie podeszłam do tego serialu. Przeczytałam gdzieś tam na Spidersłebie, że jest taki świetny, najlepszy serial. Obejrzałam pierwsze dwa odcinki i mówię, a jak? Tu? To jest najlepszy, naprawdę? To jest taki fajny serial? No ale ja już wiedziałam z oglądania, z doświadczenia z oglądaniem innych koreańskich seriali, że tam się zwykle długo ta akcja rozkręca. A długo się rozkręca, dlatego że jest 20 odcinków w tym serialu. Każdy ma ponad godzinę i to jest jeden sezon. 20 odcinków ponad godzinę. Jest bardzo wiele wątków, więc żeby i jeszcze bardzo wiele bohaterów. Więc żeby wprowadzić tych wszystkich bohaterów i zawiązać akcję tych wszystkich wątków, to naprawdę trzeba dużo czasu. To nie jest tak, że on się wolno rozkręca, bo są jakieś dłużyzny. Tam się cały czas bardzo dużo dzieje. W każdym odcinku się dużo dzieje. Są pojedyncze sceny, które się tak są rozwleczone, ale dużo się dzieje w każdym odcinku. Po prostu jest no dużo tego, dlatego to musi się wolniej rozkręcić. Ale obejrzałam te pierwsze dwa odcinki, nie zachwyciły mnie. Wiedziałam, że muszę oglądać dalej, żeby mu dać trochę więcej czasu. No i potem jak już mnie wciągnął, to już się nie mogłam doczekać, kiedy będę miała czas na obejrzenie kolejnego odcinka, bo naprawdę bez reszty mnie wciągnął. Serial jest o tym, że główny bohater, Vincenzo Cassano, który jest prawnikiem włoskiej mafii, on jest urodzony w Korei, ale mieszkał całe dorosłe życie, właściwie tam jako kilkulatek wyjechał do Włoch, no i mieszkał w jakiejś włoskiej rodzinie. Okazuje się, że był jakby członkiem mafii, był prawnikiem właśnie tej mafii. No i umiera jakiś główny szef tej mafii, w której on pracował i on wyjeżdża do Korei. A wyjeżdża do Korei dlatego, że tutaj wie o skarbie, który został zabezpieczony w takiej zabunkrowanej piwnicy przez jakiegoś innego bossa. Ten boss umiera, więc skarb zostaje jakby bez właściciela i dodatkowy smaczek jest taki, że nikt nie wie, oprócz Vincenzo i jeszcze jednego człowieka, który jest w Korei, nikt nie wie, że ten skarb tam jest i nikt nie wie, jak się do niego dostać. No i Vincenzo ma taki plan, że do spółki z tym panem Cho chyba, czy Choi, chce ten skarb wydobyć. No i po to przyjeżdża do tej Korei. No ale przypadek sprawia, że on zostaje wciągnięty w taką całą walkę z dużą korporacją, co zresztą chyba jest dosyć popularnym motywem w tych serialach koreańskich, przynajmniej w tych, których ja oglądałam, że jest jakaś duża korporacja, czy w ogóle motyw korupcji, motyw jakiejś dużej firmy, która jest bezkarna i dużo jej wolno i ona, żeby osiągnąć swoje cele, to tam się przed niczym specjalnie nie cofa i nic tam dla niej nie jest świętością. Więc tutaj też tak jest, jest ta wielka korporacja. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, bo tych wątków jest sporo i to, co się tutaj dzieje, to naprawdę warto to obejrzeć, no ale generalnie jest ten Vincenzo, który potem ten motyw skarbu gdzieś tam schodzi na dalszy plan, jest cały czas w tle, ale schodzi, bo tutaj ta walka z korporacją potem również z osobistych względów się na pierwszy plan wysuwa. No i tak, ten serial jest bardzo wielowątkowy, jest bardzo wielu bohaterów, takich no nawet pierwszoplanowych bohaterów, to powiedziałabym, jakbym tak miała policzyć, to tak z pięcioro. Takich drugoplanowych ze 20 postaci i jeszcze potem kolejne się pojawiają i naprawdę są osoby, są bohaterowie, którzy cię wkurzają, są tacy, których oglądasz i ich uwielbiasz. Są w jednym, w ogóle jeżeli chodzi o połączenie gatunków, to ten serial łączy w sobie kilka gatunków, bo są takie typowe sceny dla filmów akcji, są takie strzelaniny, bójki, jakiś się trup ściele gęsto, a za chwilę jest taka scena, w której jest dosyć zabawnie, siedzisz się śmiejesz naprawdę. Są sceny czasami takie romantyczne, czasami takie aż nawet przerysowane, takie teatralne sceny i romantyczne, i sceny bójek bardziej teatralne. I takie nawet trochę fantastyczne, trochę zupełnie odjechane jest taka scena z Inzagim. Nie będę mówiła, o czym jest ten wątek, ale wątek z Inzagim, no bardzo, dość, bardzo abstrakcyjny i taki zupełnie ciekawy, nieoczywisty. Co ciekawe, powiedziałam, że są sceny romantyczne, ale nie ma romansu takiego standardowego, bo najczęściej jak oglądamy takie seriale, gdzie
jest dwójka głównych bohaterów, bohater mężczyzna i bohater kobieta, no to prędzej czy później oni, nawiązuje się romans i przez kolejne pół serialu oni są już parą i tam rozwiązują jakieś śledztwo na przykład albo prowadzą jakieś inne działania jako para. Tutaj tego nie ma i z tego, co zauważyłam w jakichś innych serialach koreańskich, które oglądałam, to właściwie często tak jest, że dla tych bohaterów praca to jest praca, a romansu w tej pracy nie ma i albo ten romans jest na końcu, albo nie ma go w ogóle, więc tutaj też się ten romans przez cały serial nie pojawia. To, co mnie na początku tak trochę odstraszyło i tutaj daję znać, żeby nie odstraszyło, jeżeli ktoś chciałby ten serial oglądać, to jest taka trochę teatralność, taka właściwie nawet nie trochę, taka no, bardzo nadmierna teatralność bohaterów, taka gra aktorska przerysowana, taka no aż naprawdę to jest czasami żenujące, jak oni się zachowują, ale to jest coś, do czego się musimy przyzwyczaić. Z tego, co słuchałam jakichś materiałów na ten temat, to po prostu często tak w serialach koreańskich jest, że ci bohaterowie są przerysowani, ta gra aktorska jest taka zbyt wyrazista. No jeżeli się w ten klimat już wczujemy, zaakceptujemy, że tak to po prostu jest, to naprawdę wciągający to jest serial. Jest tyle zwrotów akcji. Te zwroty akcji są czasami takie, które możesz przewidzieć, a czasami takie, że po prostu otwierasz oczy ze zdumienia. I no, to jest taki jeden z tych seriali, które bardzo wciągają, które jeszcze długo będziesz pamiętać i się naprawdę z tymi bohaterami jakoś tak zżyjesz i tak pamiętasz potem, co się działo, jak się działo i o czym ten serial był. Dlatego on się tutaj znalazł w tych polecajkach. Z tych trzech, które poleciłam dzisiaj, czyli Rotten, Royce i Vincenzo, to zdecydowanie Vincenzo jest moim faworytem. Jeżeli nie oglądaliście, a macie 20 wolnych wieczorów po godzinie, no to polecam. No i jeżeli chodzi o seriale, to tyle i chciałabym jeszcze polecić na sam koniec dwa kanały na YouTubie. Jakoś tak się dzisiaj dziwnie stało, że słuchałam i czytałam sporo o modzie w tym kwartale i jakoś sporo też oglądałam o urządzaniu wnętrz i o domach, więc dwa kanały, które będę Wam dzisiaj polecała. To są kanały związane z wnętrzami. Pewnie dlatego, że całkiem niedługo będę posiadaczką takiego niewielkiego domku. Domku takiego trochę w klimacie tiny house, czyli takich małych domów, kompaktowych domów. To będzie taki domek letniskowy, no ale tak czy inaczej ta tematyka domków i domów jakoś mi się stała naturalnie bliska. No i wracałam do takich dwóch kanałów regularnie. Jeden polski, jeden zagraniczny. Ten zagraniczny to jest kanał Lone Fox. Gospodarz tego kanału, taki człowiek troszeczkę ode mnie chyba młodszy, ale taki chyba po 30. Drew ze Stanów Zjednoczonych, chłopak, bardzo szybko mówi, równie szybko jak ja, więc od razu mi się spodobał, jak tylko włączyłam. On publikuje na swoim kanale czasami metamorfozy jakichś różnych pomieszczeń w swoim domu, w domach przyjaciół, czasami jakieś tam chyba w domu widzów nawet. Jakieś takie porady DIY, czasami jakieś filmy, jak coś zrobił od zera, tam jakąś półkę czy jakąś szafkę, jak przerobił szafkę, przerabia jakieś tam meble gotowe, kupione na jakiś tam inny styl, a czasami takie nawet filmy, gdzie idzie do sklepu i pokazuje jakieś nowości z IKEA na przykład. I lubię te jego filmy po pierwsze dlatego, że ten sposób mówienia i prowadzenia tego kanału mnie jakoś tak ujmuje, bo raz, że on szybko mówi, to nie jest taki problem, bo możemy sobie, ja w ogóle bardzo lubię tak oglądać filmy, włączać sobie napisy po angielsku, no i jednocześnie słucham, jednocześnie czytam to, co jest napisane w napisach, więc trochę też ten angielski łatwiej dzięki temu zrozumieć, nawet jak ktoś tak bardzo szybko mówi jak on, no i zawsze tam się czegoś można dodatkowo nauczyć, ale on jest w ogóle taki bardzo entuzjastyczny, on w każdym filmie mówi, I'm so excited i się tak cieszy tą każdą metamorfozą i to jest naprawdę takie autentycznie, aż się humor poprawia, jak go oglądasz i przez co też te filmy są takie, zresztą są bardzo ładnie zrobione i technicznie no przyjemnie się to ogląda, ale no właśnie tak się ten humor poprawia, jak się słucha takiego entuzjastycznego człowieka. I lubię też tą jego prostotę wykonania tych metamorfoz, że on pokazuje czasami takie naprawdę proste patenty, że kupił sobie za jakieś tam niewielkie pieniądze naklejoną tapetę i trochę się bał tapety, no bo jak tam tapeta, no ale tutaj nakleił, no to jest spoko. Tutaj na przykład chciał sobie zrobić takie w oknach ramy, ale ponieważ ma wynajęte mieszkanie, no to nie za bardzo właściciel mu pozwalał malować ramy okienne z białego na czarne, więc on sobie okleił taśmą czarną i teraz ma czarne ramy okienne. No
naprawdę jakieś takie total proste patenty, nie? Na jakąś nową kuchnię czy na nową łazienkę, takie łatwe do odtworzenia i ja niespecjalnie mam zdolności manualne, ale jak na to wszystko patrzę, to myślę sobie, że to nie jest tak wiele kroków i właściwie mogłabym spróbować, dlaczego nie zrobić coś takiego, jak on robi. Także to jest fajne na tym kanale i fajne jest też to, że on bardzo umiejętnie wplata w to wszystko swoją współpracę z markami, bo właściwie tam co drugi czy co trzeci film ma jakiegoś swojego sponsora i ci sponsorzy są tak mocno dopasowani jednak do tego, co się tam w tych filmach dzieje i ta promocja jest tak, nie jest taka nachalna. Nawet jak on opowiada o jakimś materacu, no to ten materac się tam pojawia z jakiegoś powodu, a nie po prostu film jest o czymś innym, a nagle tutaj wyskakuje jak Filip z konopi z materacem. Albo ma jakieś tam promocje sklepów z dodatkami, to też jest takie naturalne. Robię metamorfozę, pojechałem sobie do Home Depot i w Home Depot kupiłem sobie to i tamto, nie? No i to jest takie fajne, naprawdę dobrze dobrana współpraca do tematyki kanału, więc to też mi się u niego podoba. No ale ten entuzjazm to naprawdę poza wszystkim jest, poza konkurencją. A drugi kanał, który też do którego wracałam ostatnio bardzo regularnie, to jest kanał polski Pomysł na dom. Prowadzi go Kuba Jankowski. Kuba Jankowski, możecie go znać z jakiegoś kanału, zdaje się, że Matura do Bzdura, ale pewności nie mam, nie sprawdziłam tego. W każdym razie też bardzo są fajnie te filmy zrealizowane. Oglądamy tam, gdy tu kanał jest Pomysł na dom, więc oglądamy tam różne pomysły na dom, domy na przykład, w każdym odcinku jest jakiś inny ciekawy dom. Mamy domy do 35 metrów kwadratowych, czyli takie domy, które możemy postawić bez pozwolenia na budowę. Tak zwane domy na zgłoszenie. No i mamy na przykład dom na drzewie, albo dom zrobiony za 6000 zł, zbudowany własnoręcznie przez właścicieli. Mamy dom na wodzie, to już nie taki 35-metrowy, ale mamy. Mamy domy z jakimś tam okrągłym dachem, czy takie jakieś w okrągłym kształcie. No bardzo, bardzo dziwne, nietypowe, ciekawe pomysły. Przy czym w starszych odcinkach, takich nagrywanych na początku istnienia kanału, tam chyba półtora roku ten kanał istnieje, czy jakoś tak, to były takie faktycznie domy prawdziwych mieszkańców, którzy tam zbudowali je dla siebie, albo zbudowali je na swoje letnisko, albo odnowili, bo czasami są też takie historie, ktoś kupił jakiś dom, odnowił sobie go i sobie tam mieszka, więc takie częściej były właśnie domy, w których ludzie po prostu mieszkają, takie na własny użytek zrobione. Teraz od jakiegoś czasu pojawiają się głównie domy na wynajem, takie, które możemy sobie na Slow Hopie znaleźć i widać, że to są domy na wynajem, no bo na przykład nie ma tam jakiejś przestrzeni na przechowywanie. I trochę bardziej lubiłam te domy, w których ludzie mieszkają, bo jakoś mi się wydawały te odcinki takie bardziej ciekawsze, bardziej ludzkie, no nie wiem, tam jakieś zawsze była historia, że ktoś zbudował dla siebie i dla dzieci, ma jedno piętro dla siebie, na przykład drugie piętro dla dzieci, tu były pokazane, gdzie dzieci mają właśnie jakieś szafy, a gdzie jakieś takie, no takie sprytne rozwiązania były różne, nie? A trochę jednak inaczej wygląda dom, który się buduje z myślą o wynajmie, takim wakacyjnym i trochę mam wrażenie, że no, dla mnie wartość użytkowa mniejsza tych filmów, bo nie mam tam takich patentów, które ja bym sobie mogła podejrzeć, bo no, inaczej się buduje, no inne są te domy takie na wynajem, ale ogólnie bardzo fajny kanał, bardzo fajne filmy, takie po 15, po 18 minut, więc zawsze jest taka rundka po domu. Kuba Jankowski też ciekawie o tym opowiada, zawsze pokazuje jakiś taki ciekawy smaczek, że a to tu jest jakieś ogrzewanie nietypowe, a to tu jest nietypowa, no nie wiem, szafa, albo jakiś sufit, no takie różne dziwne smaczki, w każdym domu coś ciekawego znajdzie, więc gorąco polecam Pomysł na dom w takiej jakiejś przerwie w pracy, jakiś taki relaks. No i to tyle moich polecajek w tym odcinku. Bardzo jestem ciekawa, czy taka forma odcinka, zupełnie inna, niebiznesowa tematyka, czy Wam się podoba, czy jesteście ciekawi kolejnej jakiejś odsłony, może na początku stycznia, z inspiracjami czwartego kwartału. Myślę, że raczej nie, tak jak moje ulubione youtuberki co miesiąc, chyba nie miałabym aż tyle do opowiadania raz w miesiącu, żeby Wam tutaj cały odcinek o inspiracjach zbudować. No zresztą też nie nagrywam odcinków tak często, żeby co czwarty miał być właściwie, czy co trzeci o inspiracjach, także raz na 3 miesiące myślę, że to jest maks w moim wykonaniu. Dajcie znać, czy tutaj, czy, no nie wiem, jeżeli chcecie, udostępnijcie ten odcinek u siebie, na przykład na Instagramie, dajcie znać w ten sposób, że taka forma odcinków i taka tematyka Wam się podoba, bo będzie to dla mnie niezły feedback, czy takie odcinki dalej nagrywać, czy zbierać dla Was te inspiracje, czy nie, czy to jest zupełnie nie ten kierunek, nie ta tematyka i raczej biznes i tego się trzymać.
Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się jak zwykle za 2 tygodnie. Mam takie mocne postanowienie, żeby teraz regularnie co 2 tygodnie się tutaj z Wami usłyszeć, a właściwie to pogadać. Dzięki za wysłuchanie, do zobaczenia, do usłyszenia.